Matura 2022 z języka polskiego właśnie dobiegła końca. Zapytaliśmy tegorocznych maturzystów, co było dla nich najtrudniejsze i co ich najbardziej zaskoczyło. Co wybrałaś? Drugi temat. To znaczy jaki? Kiedy relacja jest źródłem szczęścia? Co jeszcze miałeś do wyboru? Pana Tadeusza, coś o tradycjach tam było. Co dla ciebie było najtrudniejsze podczas tej matury? No chyba ewentualnie znalezienie argumentów, chociaż bardziej chyba uzasadnienie niż znalezienie może. Co wybrałeś? Drugi temat. O szczęściu. Tak. Nie chciałem się odwołać do pana Tadeusza, bo się bałem, że walnę jakiegoś kardynała. Rozumiem. Co najbardziej było dla ciebie zaskakujące? Łatwość. Spodziewałem się naprawdę trudniejszej matury, a nie było najgorzej. W sumie nic mnie nie zaskoczyło jakoś. A który temat wybrałaś? Pierwszy. O? O panu Tadeuszu. W sumie to, że rozprawka była o panu Tadeuszu, a nie o dziadach, bo każdy się spodziewał dziadów. Ja wybrałem drugi temat, ponieważ pan Tadeusz nie jest moją mocną stroną. Natomiast mam nadzieję, że poszło dobrze. Pierwszy. O panu Tadeuszu. Tak, o panu Tadeuszu, czy właśnie jakie tradycja może mieć znaczenie dla człowieka, no i chyba nawet okej, poszło. Co dla was było najbardziej zaskakujące podczas tej matury? Szczerze to tekst do rozpoznania, ponieważ był bardzo prosty, ponieważ była lalka i można było od razu stwierdzić, że po tym, że było nazwisko Wokulskiego i można było stwierdzić, że od razu, że to jest lalka. No dla mnie akurat największym zaskoczeniem był sam temat pierwszy właśnie, bo raczej większość osób spodziewała się dziadów, bo pan Tadeusz ostatni raz był w 2015 roku, no ale jednak było to, co było i jakoś nie narzekam super. Pierwszy temat. Panu Tadeuszu, odwołanie się do fragmentu i do całego utworu. Jasne, a ty pisałaś o? Ja pisałam o wpływie na szczęście z relacjami drugiego człowieka. Drugi temat. Jasne. No i słuchajcie, co było dla was największym zaskoczeniem podczas tej matury? Chyba w sumie nic. Można się tego było spodziewać, że będzie albo dziady, albo pan Tadeusz, więc to było takie przewidywalne. No, szkoda, że nie było lalki. Ulubienicy. Myślałam, że będą te dziady jednak, dlatego w sumie się zaskoczyłam, że ich nie ma końcowo, ale w sumie nie było to jakoś bardzo, bardzo trudne. Nawet temat mi podpasował, więc było okej. Temat drugi. O szczęściu. O szczęściu, tak. Jasne. Dlaczego? Wydawało mi się łatwiejsze od pana Tadeusza, odwołałem się do lalki, bo... Dobrze, potrafiłem tą lekturę i... Pierwszy z panem Tadeuszem. Dlaczego? No bo czułam się najpewniej w nim. Wiedziałam, że znam tego pana Tadeusza, napisałam też o dziadach, więc myślę, że będzie okej. Okay. A tego drugiego nawet nie czytałam, bo wiedziałam, że nie wymyślę nic. Szokującego? Nie wiem. Nie wiem, czy było coś takiego. Chyba nie. Chyba nie było nic takiego. A który temat wybrałyście? Ja pierwszy. Czyli? O tradycjach. O panu Tadeuszu. Ja znowu drugi. O źródle szczęścia. Ja pierwszy. No, ja ten drugi. Czyli? Czyli to było o tym, czy relacja z drugim człowiekiem może być źródłem szczęścia. Jasne, ty wybrałaś temat o? O tradycji. Czym dla człowieka jest tradycja? Co was najbardziej zaskoczyło podczas tej matury? No myślę, że tematy rozprawek były takie nieoczywiste. Raczej nikt się chyba nie szykował na takie tematy. Jasne. Mnie też właśnie te tematy zaskoczyły, a szczególnie, że większość ludzi obstawiało, że będą jednak dziady. A tutaj pojawił się pan Tadeusz, co wydaje mi się, że mogło być dużym zaskoczeniem, ale jakoś podołałyśmy. Myślisz, że ile procent uda ci się zdobyć? Mam nadzieję, że to 30 się uda. No najlepiej zdane, żeby było. Jasne. Ale no tak w dobrych porywach 60 może. Szczerze? Tak z 50 będzie fajnie. Mam nadzieję, że 30. Ciężko stwierdzić. Wszystko zależy od tego, jak klucz jest ułożony. No to może być bardzo szeroki przedział od, może być, nie wiem, 40% do nawet może być 70%. Różnie to bywa, w zależności jak będą oceniali. No najlepiej to by było jakieś 60-70, myślę. No jak było więcej, to super, jak mniej, no to trudno. Ale no myślę, że nie będzie najgorzej. Oby było 30. Nie mam pojęcia. Myślę, że ponad 60 na pewno. Bardzo ambitnie. Zobaczymy, czy tak będzie. No takie są nadzieje. Jasne. Wydaje mi się, że 70 dam radę. Około 70. Bardzo ambitnie. Tak liczę. 60?
Ja też nie wiem, może nie chcę więcej. Zapeszać. Ja też nie chcę zapeszać. Jasne. Chyba wolimy nie myśleć o tym. Jasne. Zobaczymy, jak będzie. Jesteśmy dobrej myśli, mamy nadzieję, że pójdzie tak jak planowałyśmy, no ale co ma być, to będzie, zobaczymy. Jednym poszło lepiej, innym ciut gorzej. Jedni liczą na 30%, inni oscylują w 70%. Przed maturzystami to jednak nie koniec. Przed nimi jeszcze matematyka i język obcy na poziomie podstawowym, a także inne przedmioty i rozszerzenia, które sami sobie wybrali. Dlatego klasycznie życzymy im skupienia, odporności na stres, no i po prostu powodzenia.